Wojciech Szczęsny i Łukasz Skorupski w ostatnim czasie kontynuują dobrą pasę. W praktycznie po każdej kolejce Serii A Polacy zbierają komplementy z ust ekspertów i kibiców. Dla jednego z nich celem jest Mistrzostwa Włoch, dla drugiego utrzymanie w lidze. Skorupski obecnie gra w barwach Empoli, Polak jest wypożyczony z Romy. Powrót Skorupskiego do macierzystego klubu jest możliwy w każdym momencie. Niewykluczony jest także powrót Wojciecha Szczęsnego. Sam chciałbym wiedzieć, gdzie zagram w przyszłym sezonie. Moja przyszłość zależy od Arsena Wengera, człowieka, któremu ufam od 16 roku życia, powiedział w jednym z wywiadów Szczęsny. Najmniej możliwy scenariusz w przypadku Szczęsnego to gra na stałe w Romie. Jak podaje Sky Sport Italia, możliwości klubu są ograniczone i nie stać go na wydanie 16 milionów za bramkarza. Gra Skorupskiego i Szczęsnego to także ważny punkt dla reprezentacji Polski. Obaj zawodnicy mocno naciskają na Łukasza Fabiańskiego. Czyżby szykowała się zmiana w polskiej bramce? Kto wystąpi podczas wiosennych meczów eliminacyjnych z orzełkiem na piersi? To pytanie pozostawmy na razie bez odpowiedzi.